A propos Prawa i Sprawiedliwości, trzymając się dalej tego tematu, chciałbym pana zapytać o panów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, ale również o pana Daniela Obajtka, ponieważ między innymi to oni mają znaleźć się na listach tego obozu politycznego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, na listach do Parlamentu Europejskiego. W takim razie Koalicja Obywatelska szykuje się na ciężką kampanię? To będzie ciężka kampania, bo Europa i Unia Europejska stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Trochę ta sytuacja, która szczęśliwie się zakończyła, a związana z odblokowaniem funduszy ze Stanów Zjednoczonych na dozbrojenie Ukrainy, jednak nam pewną rzecz pokazała. Pokazała nam, że Europa, że Unia Europejska tak naprawdę musi także umieć samodzielnie się bronić, bronić każdego dowolnego państwa członkowskiego. Oczywiście państwa unijne są związane nierozerwalną pępowiną z NATO. Prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej są członkami Paktu Północnoatlantyckiego. Więc dzisiaj to jest troszkę tak, że Unia Europejska powinna także stopniowo przejmować te zadania związane z bezpieczeństwem, nie żeby wyręczać NATO, ale żeby jednak mieć taki dodatkowy bufor, że w sytuacji, w której ja tego czyli nie... powinna powstać wspólna europejska armia pod przywództwem Unii Europejskiej, tak? Ja bym tego nie wykluczał. Zacznijmy oczywiście od projektów mniej daleko idących, a związanych na przykład z budową europejskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Też wszystkie te działania oczywiście muszą być robione bardzo ostrożnie, w sposób przemyślany, uzgodniony z naszymi partnerami w NATO, bo nikt nie może mieć wątpliwości, że te inicjatywy nie są alternatywne, rywalizujące z inicjatywą NATO. Dlaczego? Bo przecież Pakt Północnoatlantycki to najlepsza w historii cywilizacji człowieka inicjatywa obronna, która zdała egzamin przez te kilkadziesiąt lat. Żadne państwo członkowskie NATO nigdy nie zostało zaatakowane. A wracając, panie senator, wracając jednak, przepraszam, do panów Kamińskiego, Wąsika i pana Obajtka i listów do Europarlamentu Prawa i Sprawiedliwości. Ja zapytałem o to, czy to będzie ciężka kampania dla Koalicji Obywatelskiej, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, wydaje mi się, no, wytoczyło największe, najcięższe działa i na tych listach są naprawdę rozpoznawalne i mocne nazwiska. Ale dlatego proszę zwrócić uwagę, Koalicja Obywatelska też takie mocne nazwiska desygnowała do startu. To, że... A o tym zaraz też porozmawiamy. Tak, przecież decyzja o tym, zawsze decyzja trudna, żeby w tych wyborach startowało także trzech ministrów, to jest podkreślenie wagi i znaczenia tych wyborów. Skąd? No właśnie przed chwilą mówiliśmy, że Unia Europejska stoi przed całkiem nowymi wyzwaniami związanymi także z tym zbiorowym bezpieczeństwem i pomimo NATO sama nie może od tych wyzwań uciekać. A listy PiS-u, no tu się nie zgodzę. A co to za silne listy, na których desygnuje się Daniela Obajtka, można powiedzieć, że znanego z różnych spraw, ale nie z tego, że był aktywny w polityce, nie z tego, że potrafi stanowić prawo, nie z tego, że potrafi mieć autorytet w całej Unii Europejskiej, który umożliwi nam realizację polskich interesów. Proszę zwrócić uwagę, to są symboliczne te ostatnie dni. Ja na moim Facebooku nawet zachęcam, żeby to zobaczyć, zamieściłem taki film, gdzie staje te kilkuset parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego i bije brawo. Komu? Polakowi. Jerzemu Buzkowi, który kończy swoją ostatnią kadencję w Europarlamencie, podjął decyzję, że nie kandyduje. No to był polski ambasador. I rozumiem, że Danielowi Obajtkowi nikt klaskać nie będzie, pana zdaniem. Panie redaktorze, co najwyżej możemy się spodziewać gwizdów czy buczenia, bo jeżeli Daniel Obajtek jest od czegoś specjalistą, to od relacji handlowych ze Szwajcarią, gdzie była powołana spółka, z której wyprowadzono 1,6 mld i czytamy to jak film sensacyjny. Przelewa się 400 milionów dolarów człowiekowi, który ma 20 parę lat i który nie wiadomo jakim jest obywatelem. Chin, Hongkongu, no przecież to jaja są. No bym powiedział, ja nie mam żadnej wątpliwości, że te pieniądze nie są na koncie tego 20-parolatka, ale na kontach tych, którzy te decyzje w ramach Orlenu podejmowali, a na czele tej firmy stał Daniel Obajtek. A co panowie Wąsik i Kamiński wnoszą do Unii Europejskiej? To, że już dzisiaj wiemy, że nielegalnie inwigilowali Pegasusem. Kogo? Dwie odważne żołnierze.
żołnierki, które zgłosiły molestowanie seksualne swoich przełożonych i one były inwigilowane Pegasusem. No przecież to jest wstyd na całą Europę, co się w Polsce działo, a panowie Kamiński i Wąsik w tym czasie byli ministrem i wiceministrem, którzy nadzorowali służby specjalne, które to służby specjalne wykorzystywały Pegasus właśnie do tego, żeby podsłuchiwać odważne kobiety, które nie wahały się, żeby zgłosić przypadki molestowania seksualnego. Przecież gdyby mi to ktoś opowiadał, to bym powiedział, że ma zbyt bujną wyobraźnię. A to wszystko się działo w Polsce i takich, bym powiedział, kandydatów na europarlamentarzystów Prawo i Sprawiedliwość chce wysyłać do Unii Europejskiej w części z tych przypadków jako liderzy list. No przecież to ręce opadają. No chcą też wysłać do Europarlamentu Jacka Kurskiego i niedawno poseł Prawa i Sprawiedliwości pan Zbigniew Kuźmiuk mówił w Polskim Radiu tak. Posłuchajmy. Jacek Kurski stworzył potęgę telewizji publicznej, więc naprawdę jako twórca tej potęgi najzupełniej zasługuje na to, żeby znaleźć się na listach do Parlamentu Europejskiego. I co pan na to? Jak pan odbiera takie uzasadnienie tego, że pan Kurski znalazł się na liście, znajdzie się najprawdopodobniej na listach Prawa i Sprawiedliwości? Ja muszę powiedzieć, że ja musiałem sobie szybko wyłączyć wyciszenie tej wypowiedzi i usłyszałem tylko... To ja mogę panu zacytować. Bardzo proszę. Jacek Kurski stworzył potęgę telewizji publicznej. Jako twórca tej potęgi najzupełniej zasługuje na to, żeby znaleźć się na listach do Europarlamentu. To pan poseł Zbigniew Kuźmiuk w Polskim Radiu 24 parę dni temu. Nie no, panie redaktorze, no wolne żarty. Miliardy złotych, z tego co pamiętam, już przepraszam, boję się nawet powiedzieć, czy to było 5 czy 8 miliardów złotych, które w ostatnich latach z budżetu państwa, z pieniędzy nas, podatników, trafiły na konta mediów publicznych. No tworzyć potęgę za takie pieniądze, to przepraszam, każdy głupi potrafi, a na koniec bym powiedział... Naprawdę uważa pan, że każdy głupi? Absolutnie. Czyli każdy by mógł zrobić to, co Jacek Kurski zrobił w telewizji publicznej? Za te pieniądze, nachalną, tępą, nieuczciwą, agresywną, hejtejską propagandę, a czy przepraszam, nie każdy. Większość z nas miałaby opory moralne, żeby telewizję publiczną wykorzystywać do takich celów, jak wykorzystywał ją Jacek Kurski. Wycofuję się ze słów, że każdy, to trzeba mieć naprawdę cynizm w genach, żeby realizować takie zadania, jak realizował Jacek Kurski w telewizji publicznej. No jeżeli Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to jest ich eksportowy produkt polityczny, to życzę szczęścia.